Cześć, witam Was z Las Vegas, gdzie chcemy Wam pokazać największe targi technologiczne na świecie. Zapraszam na CES. Przechadzając się po halach CES, znaleźliśmy smart pasek. Firma Welt prezentuje nam urządzenie, które tak naprawdę możemy doczepić do naszego codziennego paska, bo całość zawiera się w tej klamrze. O co w tym wszystkim chodzi? To urządzenie, a właściwie ten pasek, zastępuje nam w pewnym sensie opaskę sportową. Dzięki temu możemy mierzyć naszą aktywność fizyczną w postaci kroków, ile spędzamy na przykład czasu przy biurku, a także jak reaguje nasz brzuch poprzez oczywiście objętość talii, na przykład na jedzenie, czy też kiedy źle się czujemy, kiedy dużo siedzimy, kiedy na przykład zjemy coś niezdrowego i nasz brzuch się powiększy, automatycznie jest to odnotowywane w aplikacji. Mierzony jest także nasz oddech, dlatego że nasza przepona cały czas pracuje i w aplikacji możemy odczytać, ile kroków zrobiliśmy, ile siedzieliśmy, a także jak wypadał nasz oddech. Ciekawe i no myślę, że całkiem innowacyjne i przede wszystkim przystępne, dlatego że możemy to dopasować do każdego naszego paska, wpinając tą klamrę. Jesteśmy teraz na stoisku firmy, która oferuje mydło dla Twojego smartfona. Cały zabieg polega na tym, że mamy taką w sumie wanienkę, do której wsadzamy naszego smartfona. Zabieg trwa około 5 minut i w tym czasie wszystkie bakterie na naszym telefonie są zabijane. Jest to wersja mniejsza, do której możemy także wsadzić smartwatche czy słuchawki. Bardzo przydatne, kiedy chcemy na przykład odsprzedać nasze urządzenie lub po prostu mieć czystego smartfona. Jest także większa wersja tego urządzenia do dezynfekcji małych laptopów, a także tabletów. Całkiem przydatny gadżet, który kosztuje $119. To jest Sima Robot, czyli robot, który jest drukowany na drukarce 3D i którego ożywiamy za pomocą naszego smartfona. Wkładamy tutaj dowolnego smartfona, gdzie ściągamy aplikację, aktywujemy ją. Za pomocą obrazków jesteśmy w stanie zaprogramować robota i tym samym wydać mu polecenia. Możemy także uruchomić specjalny program, na przykład do rozpoznawania obrazków. Cały patent polega na tym, że dzięki temu na przykład możemy zacząć uczyć dzieci rozpoznawania przedmiotów i zabawy z robotem. Możemy także wydać mu komendy głosowe, a także postawić go na przykład na recepcji, tak żeby witał naszych gości po wejściu do naszego biura. Jest to bardzo ciekawy przedmiot, który jednocześnie uczy przez zabawę. Na przykład od małego możemy nasze dziecko nauczyć programowania poprzez wykonywanie danych sekwencji. Dla przykładu chcemy w tej chwili, żeby nasz robot zaczął balansować, czyli pokazujemy mu tą komendę. Raz, później, żeby poszedł do tyłu. I zatwierdzamy to sekwencją Go. I komenda jest wykonywana. Jesteśmy teraz na stoisku firmy GJS, gdzie wspólnie z Kubą właśnie walczymy na roboty. Jak widzicie, jestem zaczepiony w specjalny pas, którym steruję. Dzięki temu, kiedy robię ruch do przodu albo do tyłu, lub kiedy skręcam ciałem, robot skręca w prawo lub w lewo, a kiedy macham ręką, jestem w stanie zadawać ciosy. iPhone 25. Nie, napisane jest 8 Plus. Halo? Zamykając tak naprawdę wywody o gadżetach na CES, przechodzimy jeszcze do ostatniego, może niekoniecznie związanego z rynkiem mobilnym, ale z rynkiem mobilności gadżetu, czy może nie gadżetu, a przedmiotu. Chodzi oczywiście o samochód Vision S od Sony. Sony na targach CES zaprezentowało samochód, którego w sumie nikt się nie spodziewał. Marka tłumaczy, że ma świadomość tego, że rynek mobilny może nie idzie im najlepiej, więc wchodzą w rynek mobilności, czyli przemieszczania się z punktu A do B, prezentując swój samochód. Cudzy zamiary wszystkich, którzy chcą już zamawiać, to jest na razie prototyp, ale wykonany naprawdę dobrze i prezentujący się na tyle poważnie, że można by spokojnie postawić go na ulicy, wsiąść i pojechać. Sam samochód Sony jest przygotowany oczywiście do autonomicznej jazdy, ma ponad 33 radary i czujniki, więc całkiem sporo. Oczywiście nie zabrakło cyfrowych zegarów, lusterek w formie kamer, a sam samochód prezentuje się bardzo podobnie do na przykład Porsche czy też Tesli. Sam samochód prezentuje się niezwykle okazale, no i już się nie mogę doczekać, kiedy trafi do masowej produkcji. Gdybym miał podsumować targi CES w dwóch słowach. Na targach CES w Las Vegas byłem pierwszy raz i mogę się odnosić do IFY czy MWC i uważam, że jeśli chodzi o takie rangi targowe z rynku mobilnego, bo taki nas interesuje, to MWC jednak jest zdecydowanie wyżej. Później dałbym CES, a na końcu IFY. Na CES producenci skupili się głównie na rozwiązaniach, które chronią nasze zdrowie,
Było bardzo dużo masażerów, dużo mierników wszystkich naszych aktywności fizycznych. Drugie miejsce to akcesoria Smart Home z naciskiem na łazienkę, czyli mamy tutaj inteligentne deski, mamy tutaj inteligentne prysznice, połączenie bardzo dużo akcesoriów z Amazon Alexa, łącznie z tym, że Alexa może nam teraz odkręcać wodę i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś tam rynek mobilny na tych targach nie jest dominujący. Jest bardzo dużo telewizorów, ale to chyba jak na każdych targach, poza w sumie MWC. Ciężko było mi znaleźć coś, co można nazwać odkryciem, co na przykład spowoduje to, że pobiegnę do sklepu i to kupię. Oczywiście jest bardzo dużo ciekawostek, tylko są to gadżety, można powiedzieć, że nie pierwszej potrzeby. Cały czas brakuje mi czegoś takiego na targach i to już dzieje się tak naprawdę od 2-3 lat, żeby po prostu był jakiś tam przełom. No w tej chwili mamy tak naprawdę odświeżanie cały czas i ta technologia troszeczkę zwolniła. No i producenci szukają na siłę czegoś, co mogą pokazać. Często pokazują też same rzeczy, bo na przykład, nie wiem, plecaki z wyświetlaczem to już widzę od 1,5 roku na targach i to się absolutnie nie zmienia. Więc no mam nadzieję, że MWC chociaż przyniesie nam jakieś fajne premiery smartfonowe, bo na CES było raczej skromnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tej relacji z CES. Dajcie znać, co sądzicie o tych różnych śmiesznych gadżetach, które Wam pokazaliśmy. My szykujemy jeszcze dla Was jeden materiał z Las Vegas, a będzie to, a nie powiem, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć!